Kiedy powołano wolne miasto, wiadomo było, że jest to twór tylko na jakiś czas. Kwestia jak długo, to tylko kwestia tego, kto miał zarządzać i jak to miało wyglądać. Jak wyglądały polskie prawa w tym wolnym mieście? Były one, oględnie mówiąc, dosyć duże. Nam wydaje się, że niewiele mogliśmy, ale niewiele mogliśmy tylko dlatego, że nie mieliśmy tej mocy sprawczej. Tak, tak naprawdę transport, czyli kolej w rękach polskich, drogi wodne w połowie, ale w rękach polskich, poczta, przynajmniej w ruchu tym międzynarodowym, Polska, polskie służby celne, polscy inspektorzy celni. To wszystko pokazywało, że związki z Rzeczpospolitą są ogromne. Przecież należy też zastanowić się, dlaczego kryzys na przykład. Wiecie Państwo, kryzys na początku XX wieku wynikający z tego, że przegrana wojna, ktoś musi coś komuś płacić. Niemcy teoretycznie miały swoje prawo do Gdańska. Gdańsk powinien tak samo podlegać tym wydarzeniom kryzysowym, które były strasznie ogromne, zwłaszcza w Niemczech. Tymczasem w Gdańsku ten kryzys był zupełnie inny. O ile w Niemczech inflacja dochodziła do kilku tysięcy procent miesięcznie, to w Gdańsku obeszliśmy sobie z tym zdecydowanie inaczej. Po prostu tutaj działało już wsparcie Rzeczpospolitej. Wiecie Państwo, mało o tym się mówi, ale pierwsze, najtrudniejsze półtora roku po powołaniu Wolnego Miasta Gdańska to były sprawy związane generalnie z głodem. Głód to było coś, co tutaj wtedy występowało popularnie. Wynikało to przede wszystkim z tego, że państwo niemieckie miało za mało u siebie, żeby dawać jeszcze dla Gdańszczan, którzy tak naprawdę to była jakaś tam wyspa dla nich już wtedy po przegranej wojnie. Coś z tym trzeba było zrobić. Mało kto o tym wie, ale pierwsze zadanie, które realizował polski przedstawiciel w Wolnym Mieście Gdańsku, wtedy jeszcze organizującym się, profesor Biesianecki, to była organizacja transportów mąki i ziemniaków. Mąka i ziemniaki z Torunia, Bydgoszczy, z Pomorza generalnie trafiała do Gdańska na utrzymanie Gdańszczan. Kto o tym mówi? Rzadko kto o tym pamięta, natomiast to wydarzenie, myślę, że to działanie, w zasadzie nie wydarzenie, było bardzo ważne, bo pokazywało, jaka była determinacja również Polaków dlatego, żeby to wolne miasto mogło dla nas pracować. Oczywiście, spotkamy się często z taką opinią, że przecież w 1919 roku gdańszczanie protestowali przeciwko przyłączeniu Gdańska do stworzeniu w zasadzie wolnego miasta, bo miasto powinno być niemieckie. Wiecie Państwo, ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, choćby dlatego, że określenie się siebie, że jest się albo gdańszczaninem, albo Polakiem, albo Niemcem w tamtym okresie było strasznie trudne. Proszę wyobrazić sobie, że polskie rodziny, które funkcjonowały tutaj, mają raptem 2 miesiące, żeby stwierdzić, czy chcą być z powrotem Polakami, tak? Czy podejmują ryzyko. Przecież jakie to ogromne ryzyko. Tak? Nie wiemy, czy Polska rzeczywiście odzyska tą niepodległość w taki sposób, że będziemy stabilni gospodarczo i nie tylko gospodarczo, również politycznie. I proszę raptem podjąć decyzję. Jeśli ktoś ma rodzinę w Gdańsku, tak? Jeśli pracuje, jeśli jest gdzieś związany z jakąś działalnością kulturalną, polityczną, jakąkolwiek, tak? I raptem okazuje się, że musi podjąć decyzję, która może spowodować, że jego rodzina przestaje normalnie funkcjonować, tak? Proszę, byłeś gdańszczaninem, jesteś Polakiem. Jako Polak licz tylko na Polaków. Dlatego ten odsetek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku jest niewielki, ale on jest niewielki statystycznie. Ja bardzo Państwa zapraszam do odwiedzenia naszego muzeum na Długim Targu, w którym mamy między innymi sporo ciekawych druków z okresu Wolnego Miasta i sporo wydawnictw. Do najciekawszych wydawnictw należą między innymi Gdańskie Spisy Mieszkańców. Kilka roczników z różnego okresu, począwszy od okresu przed jeszcze Wolnym Miastem, aż do roku 1942. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli ktoś twierdzi, że w Gdańsku było tylko 8% Polaków, no w porywach 10, to niech przyjdzie do nas, niech weźmie książkę i otworzy ją na przypadkowej stronie. Nie będziemy specjalnie strony podawać żadnej. Jakakolwiek przypadkowo otwarta strona, w której mamy spisy mieszkańców, czy po nazwisku, czy po ulicy,
według indeksu ulicznego, dziękuję, czy nazwiskami, ze zdziwieniem, gdybyśmy mieli policzyć, ile mamy nazwisk niemieckich i ile nazwisk polskich, to okazuje się, że ten stosunek to jest 40 do 60, 35 może do 65. Oczywiście w tym miejscu zawsze można powiedzieć, że polskie nazwisko nie oznacza Polaka, tak? Ale oznacza na pewno jedno, że przez te 120 parę lat wstecz to musiała być polska rodzina. Ona została poddana temu procesowi, który był permanentny w tym akurat miejscu i w wyniku tego no, została zgermanizowana, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy mówić, że to są Polacy in spe, za przeproszeniem, tak? Bo to jest tylko kwestia pracy, żeby odzyskać tych, którzy muszą zrozumieć swoją tożsamość. Czy to realizowano? No oczywiście, wiecie Państwo, w Wolnym Mieście Gdańsku dla mnie najpiękniejszym przykładem takiej realizacji tych dążeń do tego, żeby była znowu Polska, żeby byli znowu Polacy, to są działania, które były prowadzone przez Pocztę Polską. Poczta Polska, która tak naprawdę nie miała żadnego wielkiego znaczenia dla organizacji ruchu pocztowego w Wolnym Mieście Gdańsku. Przypominam, mieliśmy tylko w Gdańsku jako Poczta Polska 10 skrzynek pocztowych. To dużo? 3 urzędy pocztowe, z których tylko jeden był urzędem otwartym dla osób zewnętrznych, tak? Dla klientów zewnętrznych. To ten urząd pocztowy przy Heweliusplatz 1, czyli obecnym placu Poczty Polskiej. Tak? Znaczenie poczty natomiast było ogromne, jeśli chodzi o ten element stricte patriotyczny. Tak? Jestem u siebie, mam prawo do pisania po polsku, mam prawo do tego, że jestem Polakiem. Bardzo to skrupulatnie zresztą wykorzystywaliśmy. Jak Państwo wiecie, czy skutecznie? No chyba skutecznie, bo napadów na polskich listonoszy było sporo. Konfliktów wywołanych na poziomie Poczta Polska, Poczta Gdańska było sporo. Natomiast czy warto było? No oczywiście, to był jeden z najważniejszych objawów patriotyzmu, korzystać z tej polskiej poczty. Mamy 10 skrzynek, chcemy nadać list do Rzeczpospolitej, idziemy na dworzec, tak? Tam rzucamy. Tam ta poczta funkcjonowała normalnie. Dla nas był to zresztą bardzo ważny znak, że też jesteśmy u siebie. Proszę zwrócić uwagę, Poczta Gdańska wydawała znaczki, tak? Z napisem Danzig, Freistadt Danzig. Były takie znaczki, wielkie serie w różnych formatach. Natomiast czy Rzeczpospolita wydała chociaż jeden znaczek specjalnie dla Gdańska? Nie. Tu obowiązywały typowe wtedy wydawane znaczki, które tylko uzyskiwały dodatkowy nadruk Port Gdańsk, tak, żeby było wiadomo, że dotyczy to tej strefy wydzielonej Portu Gdańskiego. To też podkreślało, że my byliśmy u siebie. Wiecie Państwo, tych elementów pokazujących, jak wrażliwe też były te stosunki między Polakami a Niemcami w Gdańsku, no to jest choćby, wielokrotnie już przypominam o tym również, kwestia poruszania się do Wolnego Miasta Gdańska i wyjeżdżania z Wolnego Miasta Gdańska, tak? Polacy potrzebowali dowód osobisty, tak? Dla Polaka wystarczającym dokumentem do wjazdu był dowód osobisty. A dowodu osobistego gdzie używamy? No w tej chwili używamy w całej Unii Europejskiej, ale to już jest kwestia umów międzynarodowych, dodatkowych, natomiast generalnie w kraju, u siebie, tak? Natomiast wszystkie inne nacje, niestety, wymagany był paszport, wymagana była często wiza, wymagane było skontrolowanie tego wszystkiego. To pokazywało, jak, to zresztą był to spory problem, zwłaszcza dla Niemców, tak? Oni mówili, że oni, dlaczego oni u siebie, no bo uważali, że Gdańsk jest niemiecki, dlaczego oni muszą mieć tutaj swojego ambasadora, a Polacy mają tylko komisarza, człowieka w randze no ministra, tak? Ale Polaka jednak, przedstawiciela rządu polskiego. Bardzo dużym plusem dla Rzeczpospolitej też było choćby to, o czym niewiele osób wie, iż to właśnie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych było
oficjalnym przedstawicielem władz gdańskich. Władze gdańskie to Sejm, Senat, czyli ten Volkstag, 102 osoby, tak? Przepraszam, 102 osoby, które miały decydować o tej samodzielności miasta. Ale samodzielność wolnego miasta była tak naprawdę ujęta w konkretnych ryzach, a o tym, co robimy dalej, decydowało gremium zupełnie inne. Przy czym polski MSZ, tu trzeba przyznać, bardzo konsekwentnie przestrzegał swoich praw do reprezentacji wolnego miasta Gdańska na tej niwie międzynarodowej i wielokrotnie dochodziło też do konfliktów na tym tle. Ja tylko przypomnę Państwu taki konflikt z lat 30., kiedy to filateliści z Gdańska zostali zaproszeni na międzynarodową wystawę filatelistyczną w Ameryce Południowej. No i oczywiście na całego zaczęli się szykować do wyjazdu. Przyszedł tylko taki moment, że trzeba było uzyskać oficjalną zgodę od Polaków, że przecież no, podpiszcie nam, że możemy jechać. Tak? I wtedy okazało się, że polski MSZ stwierdził, zaraz panowie, ale dokąd? Jeśli my jesteśmy przedstawicielami, jeśli wolne miasto jest elementem pod nadzorem polskiego MSZ-u, to możecie jechać do Ameryki Południowej, ale z polskimi filatelistami. I rzeczywiście tak się stało. Po wielkiej awanturze mimo wszystko zostali zaproszeni polscy filateliści, do których dołączono grupę filatelistów z wolnego miasta Gdańska. Te gierki były oczywiście bardzo, można powiedzieć, delikatne. Tak? Zdarzały się też oczywiście znacznie mocniejsze uderzenia, tak? typu rok 1932, kiedy marszałek Piłsudski poleca polskiemu krążownikowi, któremu odmówiono prawo powitania flotylli brytyjskiej, żeby jeśli trzeba strzelać. Jesteśmy u siebie i nie pozwolimy, żeby ktokolwiek inny za nas decydował. Skończyło się jak się skończyło. Zostaliśmy przywitaliśmy honorowo flotylę brytyjską. Czym to się natomiast generalnie kończyło? No wiecie Państwo, rok 33, który bezpośrednio tak jakby decydował o tym, co będzie dalej, on spowodował, iż oblicze miasta zmieniło się całkowicie, tak? Bo wcześniej zdarzały się konflikty, których natura była raczej międzyludzka, tak? Nie polityczna, a międzyludzka. Bo często było tak, że jakiś Jasiek zakochał się w Heldze, która miała swojego Hansa i czasami chłopcy dali sobie po dziobie i odwrotnie, tak? Ale nie był to problem, który dotykał tak jakby całych nacji. Natomiast po roku 33, kiedy do Gdańska przybył Albert Forster, który rozpoczął budowanie tej nazistowskiej partii i nazistowskiego stosunku do rzeczywistości, zrobiło się to zupełnie inaczej. Ale wiecie Państwo, to jest teoria wolnego miasta, którą można by tutaj jeszcze przez długi czas toczyć. Ja króciutko a propos prezentacji. Tak jak już Państwu tutaj podałem te najważniejsze rzeczy, które związane są z powołaniem wolnego miasta. To jest traktat wersalski. W 20 roku powstaje wolne miasto Gdańsk. To, co macie Państwo tutaj wyeksponowane, to jest słupek graniczny. Jeden z dwóch rodzajów. Były dwa rodzaje słupków granicznych. Te mniejsze, które tutaj widzicie, Państwo ważyły 260 kg, natomiast były też jeszcze słupy graniczne, tak zwane francuskie, w postaci prostokątnych słupów betonowych bądź granitowych. One ważyły ponad 500 kg. Te czasami można jeszcze spotkać. Jeszcze kilka sztuk leży między innymi na Mierzei Wiślanej. Mało kto o nich zresztą pamięta. Ludność. Tak jak już Państwu mówiłem, ludność była tak naprawdę wielonarodowościowa. Tak? No te 85% to byli Niemcy. Zakładamy, że 10% Niemcy i gdańszczanie, bo to może jest bardziej poprawne, tak? Bo niekoniecznie gdańszczanin musiał być Niemcem. Tak? Później propaganda niemiecka załatwiała już tutaj jednolitość jakby poglądów na tą sprawę, natomiast wcześniej można było być gdańszczaninem, nie uważając się za Niemca. I to samo z Polakami oczywiście.